Przecież my jesteśmy razem w teatrze jednym. No tak, no ale my nie gramy w żaden spektakl. No patrz, widzieliśmy się tu rok temu. Jakie żwawe twoje. Wcale nie tak mało. 430. No, dźwigniesz? Tak jest. Dźwigaj. Czasami jest taki rok, że łowi się dużo, czasami jest nic. Sama radość nic nie złowi. I najeść się majonezem. Wielokrotnie niezmiennie żartuję, że pogoda jest taka, bo mało nagrzeszyłam i co roku dodaję, że jest to żałosne i smutne w sumie, więc w przyszłym roku zapowiadam grat i burzę. Cześć! Jesteśmy na miejscu, w miejscowości Przypki, nieopodal Warszawy. To właśnie tutaj, w Ranczu pod Bocianem, odbywają się 26. Zawody Wędkarskie Aktorów imieniem Mariana Łącza. A my wraz z naszym komiksem i z naszą kamerą będziemy przyglądać się tym pięknym, towarzyskim, wędkarskim zmaganiom. Zapraszamy Was razem z nami na tą niecodzienną imprezę. Początkowo, gdy skończyłam szkołę teatralną, odbywały się takie zawody aktorzy kontra dziennikarze. Ja zostałam zaproszona przez mojego ojca aktora, patrona obecnych zawodów, Mariana Łącza. Wzięłam udział i zdobyłam puchar, mam zdjęcia i dokumentację pełną tego faktu, za najmniejszą rybę zawodów. Złowiłam taką maciupeńką rybkę na wędkę. A mój późniejszy mąż wygrał te zawody. Ja sobie nawet myślałam wtedy, bo jeszcze nie byliśmy parą, że cóż to za wspaniały mężczyzna, Krzysztof Chamiec, że wszystko wygrywa zawsze. No taki był. A potem Teletydzień, wydawnictwo Bauer, zgłosiło się do mnie po latach jako do agencji artystycznej, która organizuje rozmaite eventy, imprezy, pikniki, żebym ja zorganizowała jako producent, organizator zawody wędkarskie aktorów. I to koledzy ustalili, że będą imienia mojego ojca Mariana Łącza. Nieżyjący już Marian Glinka z Witoldem Pyrkoszem, Boguszem Bilewskim, Jurkiem Turkiem. Była taka grupa wędkarzy, którzy niestety już odeszli, a oni uradzili, że one będą imienia właśnie Mariana Łącza, co jest dla mnie bardzo miłe. No i trwa to już 26 lat. I muszę powiedzieć, że ja organizuję różne imprezy, pokazy mody i inne. I czasem po jednej edycji coś tak nie bardzo się uda. Albo dwa lata z rzędu, albo trzy, to góra, jeśli coś trwa. A jeżeli coś trwa niezmiennie, z grupą stałych, taki żelazny target, jak to się mówi, uczestników, widzów, przez tyle lat, to rzeczywiście jest to niewątpliwie udany projekt. Tak więc mam nadzieję, że to jeszcze potrwa. Ja mam zapał i siłę i chęć i dlatego mogę już z góry zaprosić wszystkich na przyszłoroczne zawody, bo mam nadzieję, że mi starczy zapału, żeby zdobyć nagrody i żeby to wszystko zorganizować. O ile to piękne miejsce, Rancho pod Bocianem, nas znowu zaprosi, bo to dzięki temu, że odkryłam to miejsce, tak tu jest pięknie i miło spędzić czas. Jak dzisiaj wyniki? Bardzo przeciętnie, ale wspaniała atmosfera. Cudni Jezu, ludzie. Pogoda piękna. Świetna pogoda, flauta, tylko w pewnym momencie zmienił się wiatr, zmieniło się ciśnienie i ryby powiedziały,
No nie dzisiaj. 20 są trzy małe rybki. Daj do wagi, zobaczymy czy one małe. Małe, małe. Godnie reprezentowałeś ten brzeg. Jedyne stanowisko... O, jakie żwawe twoje. Jedyne stanowisko z rybami. Żwawe. No. Myślę, że kilo powinno być. No nie, jeden waży kilo. Ty się chyba pocierasz o srebro, a to jeszcze ich pasłeś w piatce, żeby były cięższe. Wiesz co, sypały mi kukurydzę. Spanierowane. Widziałam chleb ze spalcem i tam... 1480 potwierdził zawodnik. Jeszcze buzi tutaj, buzi. Tak jest. Dźwigaj. Mateusz Religa. Debiut na zawodach aktorów. Tak, Mateusz? No, ile ten twój karpiusz składzi? Mało. Wcale nie tak mało. 430. Wyłapuje dwa pierdolki. Padły obydwie. Okoń widzę, że taki jest średniak. I teraz waga. Ręce bardziej do przodu. Tak, to jest jaś. Ładny jaś. 590. No dlatego mówię, podniesiona flaga. Ale humor dobry jest. Zero i H napisałem. Pierwsze zawody były w Halinowie, to jest takie znane miejsce do łowienia ryb pod Warszawą. Potem takie stawy hodowlane w Grzegorzewicach. Jeszcze była tam cała ekipa wydawnictwa Bauer, Teletydzień, były wspaniałe nagrody, które wtedy fundował Teletydzień. To były super nagrody. No mnie nie stać, nie mam aż takich sponsorów i już nie mam czasu się o to starać. A potem była to Farma Makedońskich, też taki bardzo z kolei komercyjny, zamknięty teren, ale tam były wielkie, wspaniałe karpie, które nawet zawoziliśmy do domu pracy seniorów, właściwie nie pracy twórczej, tylko potem już seniorów w Skolimowie. A tutaj jesteśmy od kilku lat i jest to piękne miejsce i gościnne i wspaniałe. Wszyscy lubią tu przyjechać z wielu powodów, również ze względu na właścicieli wspaniałych państwa Domżał. Teraz się zajmuje ich córka, pani Katarzyna, ranczem głównie, ale nie tylko. Cała rodzina się tym opiekuje i co roku jest coraz piękniej, coraz lepiej. Także mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku się właśnie tu spotkamy jeszcze raz. Pierwszy raz na zawodach? Nie. W tamtym roku byłem drugi, już jestem chyba siódmy albo ósmy. Czyli jesteś już dosyć długo związany z tymi zawodami. Długo, tak. A na Rosiu byłeś? Nie, właśnie na Rosiu nigdy nie dojechałem, jakoś tak zawsze się terminowo to nie układa. To już mam po drodze niedaleko, więc przyjeżdżam. A powiedz mi, bliżej ci do wędkarstwa spławikowego, czy do spinningu? Absolutnie spinning. To bardziej towarzysko, tak jest przyjemnie i to o to chyba chodzi bardziej. To jak się dzisiaj udało? Powiedzieć? Ja dzisiaj nic nie zrobiłem. Na pewno my w ogóle łowiliśmy po tej stronie, tam Andrzej Marczyk też i no nic nie robiliśmy. Była drobnica, która trochę uderzała nam spławik. Coś tam wyjadało, jak się zacinało, to nic się nie zacinało. Widać było, że ta ryba chodzi gdzie indziej zupełnie. No, ale tak czasami się zdarza. Czasami jest taki rok, że łowi się dużo, czasami jest nic. No ale patrz, Giancarlo. No tak, widziałem. Ale ryby wiedzą, do kogo iść, do kucharza. Dokładnie, żeby je ugotował, usparzył. Dzięki za kilka słów. Pozdrawiamy. Cześć. Trzymajcie się, pa. Zapraszam Państwa.
bo szybko podliczyliśmy wyniki. Wraz z panem sędzią jesteśmy bardzo dumni, że tak szybko to poszło, bo jesteśmy już dawno gotowi, ale trzeba było coś zjeść i odpocząć, także wszystkich serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, ja przede wszystkim dziękuję, że przyjechaliście wszyscy Państwo i zawodnicy, i partnerzy. Najserdeczniej dziękuję Państwu Dążał i Państwu głównym, i Pani Kasi, z którą byłam w kontakcie, uroczej córce, która wszystkiego pilnuje, zawsze jest ze mną w kontakcie. Ja przede wszystkim i właściwie głównie, jedynie cieszę się z tego, że jest taka miła atmosfera. Tak jakby co roku jest tu milej i przyjemniej, coraz prawda. Bardziej się czujemy jak w domu, brawo. Bo jest pięknie. Ja rokrocznie niezmiennie żartuję, że pogoda jest taka, bo mało nagrzeszyłam i co roku dodaję, że jest to żałosne i smutne w sumie. Więc w przyszłym roku zapowiadam grat i burzę, bo może będę się prowadzić mniej smutliwie. No oczywiście przede wszystkim jest ze mną pan Robert Głowiec. Brawa wielkie i ogromne. Przypomnę tylko Państwu, że ostatni raz swoje publiczne wyjście gdziekolwiek na nasze zawody, zresztą pierwsze po operacji odbył pan Zbigniew Religa, to jeszcze na Farmie Makedońskich było, a tutaj był pan Andrzej Kopiczyński i Ignacy Gogolewski, którzy już nie łowili, tylko przyjechali, żeby sobie z nami być. I kto wtedy był, to może pamięta, jak płomienne przemówienie wygłosił pan Ignacy Gogolewski właśnie o takiej miłej integracji naszego środowiska, kolegów, bez smokingów, długich sukni i innych brylantów i bażantów. Także to jest rzeczywiście jedyna impreza. Fakt, że 26 właśnie o czym świadczy. Nawet w pandemii nie było przerwy, bo pamiętam, jak niestety nieobecna Olga Borys i Maj Krzak zadzwonili, czy będą zawody. Dziś nie mogli być i pozdrawia nas i Karol Strasburger i Tomek Stockinger. Chętnie by przyjechali, ale akurat mieli, no wiadomo. Jakikolwiek termin by mnie uzgodniła poniedziałkowy, to zawsze ten może, ten nie może, a ten może, a ten nie może. To się nigdy tak nie ułoży, żeby wszyscy byli, ale jak widzimy, najważniejsi byli i koniec. Więc rozdajemy nagrody. Po pierwsze, niestety nie złowili ryb, dwukropek. Tomasz Kozłowicz, poproszę pana Tomasza. Brawo! Brawo. Bardzo proszę. O, pięknie, tak. I chwila dla fotoreporterów, dla każdego. Nie, no ja rozumiem, skromność drugie imię. Dziękuję. To jest naprawdę wielka praca, żeby tę rybę złowić. I emocje temu towarzyszą przede wszystkim. Bardzo wielkie i gdzieś tam no posługujemy się innymi metodami łowienia i tam na tym, co Robert organizuje i na tym, co tutaj Laura Łącz organizuje. Ale baza i ta miłość do wędkarstwa i ta pasja, która zakiełkowała w nas no już lata temu, nie będziemy mówić kiedy, bo to dawno. Ona jednoczy nas dookoła metody spławikowej, spinningowej. Tak naprawdę liczy się spotkanie. A to, czy łowimy karpie, sandacze, szczupaki, okonie, karasie, wzdręgi, to jest naprawdę trzecio, jeśli nie czwartoplanowa sprawa. Zobacz, Tomeczku, jak pięknie wygląda ta woda. Pięknie, prawda? No. Jest przecudnie. Ale chodzi wszyscy o to, są że szczęśliwi, chodzi przyjeżdżają, o to, że żeby się spotkać. Najpiękniejsza rzecz w tym wszystkim to jest nasze spotkanie, gdzie my się po prostu możemy spotkać, integrować. Widzimy się, integrować, rozmawiać ze sobą, bo my pracujemy w różnych studiach, pracujemy w różnych dziedzinach, a Robert no gdzieś tam integruje nas naprawdę tak, że no Laurka też, no, Laura Łącz, tak? Tak, czekaj, tak. Mówię o tobie, no tak. Za chwilę powiem o Laurze. Robert robi trzydniowe, ona robi jednodniowe, ale to jest to samo. Jest tysiące ludzi, którzy naprawdę z przyjemnością przyjeżdżają na to spotkanie, bo ryby to jest jedna rzecz, to jest nasza pasja. A spotkanie z kolegami, z którymi się nie możemy widzieć normalnie w pracy, to jest druga rzecz. Wejdę ci w słowo. Kilka lat temu dwóch kolegów, spotkawszy się tutaj na zawodach, odbyło między sobą taki dialog.
ale przecież myśmy się widzieli tutaj w tamtym roku. Tak, mówi drugi, ale przecież my jesteśmy razem w teatrze jednym. No tak, no ale my nie gramy w żaden spektakl. No patrz, widzieliśmy się tu rok temu, prawda? Bo ja nie byłem na otwarciu sezonu. Patrz, no widzisz? Także często się tak zdarza, że koledzy będący w jednym teatrze widują się rok rocznie na zawodach. To jest zawodach naprawdę to, co Robert robi i to, co Laura robi, to naprawdę jest wielka rzecz. Dlatego, że my wreszcie możemy się spotkać, porozmawiać, pośmiać się. Nie rozmawiać o zawodzie, nie rozmawiać o stresie, właśnie. Tylko porozmawiać o rybach, o tym, jakie miałem branie, jak mi poszła w krzaki, jak mi pękł przypon, jak nie dałem rady, jak się spięła, jakich przynęt używasz, jakich zanęt używasz, ale spróbuj tu, one tu wędrują, wiesz co, połóż na dnie jakąś tam dobrą zanętę. Ale wiesz co, jeszcze jest taka sytuacja. A niektórych jest naprawdę nieważne, czy złowią, czy nie złowią, czy zdobędą nagrody, czy nie zdobędą. Chodzi o spotkanie, chodzi o taką kolerację między nami, jak jesteśmy, że wreszcie się możemy widzieć. I to Robert i Laura załatwiają. I ważna rzecz, ja będąc na tych zawodach od, no co tu kryć, już 27 lat, czuję, poważnie mówię, wewnętrzny puls, który ta impreza posiada. To jest coś nieprawdopodobnego, no bo trzeba jednak przyjechać tutaj, pod Warszawę, czy nad jezioro Roś, gdzie robimy zawody spinningowe. To jednak też jest pewien zachód, to jest jednak pewne przygotowanie, no poświęcamy czas. A jednak ta emocja i ta chęć bycia razem jest nieprawdopodobna. Ja ten wewnętrzny puls bardzo mnie roznieca. Nie wiem, kto będzie odbiorem tego, co teraz nagrywamy, ale tu wielki szacun, bo 27. No. To nie jest organizacja taka, że se przyjeżdżamy. Ale to jest od załatwienia wszystkiego. Od momentu, kiedy my przyjeżdżamy, kiedy załatwienie miejsca, gdzie mieszkamy, do momentu, gdzie jest najważniejsze dla mnie, na przykład podium. Żeby potem, tak, to też prawda. To jest dla mnie kosmos. To też prawda. I bardzo dziękuję. Podium na to, żeby załatwić to, żeby ludzie mogli stanąć i wystąpić na tym podium. Waldemar Błaszczyk. Ja się dziwię, jak mogłem wygrać, nie łowiąc żadnej ryby, ale dziękuję bardzo. Nie wygrałeś, ale udział wziąłeś, tak czy nie? No. Robert Wabich. To są kremajo majonezy, takie bardzo ekologiczne, bardzo. A Błaszczyk tego nie ma. Tak. Pan Krzysztof Dałkrzewicz też dziękuję, że przyjął zaproszenie, bo ostatnio nie był w pandemii, a przecież to nasz wędkarz, weteran walki. Bardzo proszę i bardzo proszę tu wszystkie książki. Podzielę się z Wabiszkiem majonezem. Ale to jest, tłumaczę, że to jest bardzo prozdrowotny. To są majonezy nawet bez jajek, bez tłuszczu, no, dla każdego. Dlatego zje dwa słoiki. Dwa słoiki można zjeść. Mieliśmy przyjemność widzieć się na zawodach aktorów wędkarzy nad jeziorem Roś. A tutaj zauważyłem, jest taka subtelna zmiana w nazwie. Tutaj są wędkarskie zawody aktorów, a tam zawody aktorów wędkarzy. Czy to ma jakieś znaczenie? Ja myślę, że żadnego, szczerze mówiąc. Na Orosiu jest pojemniejsza konkurencja, bo ponieważ jest kategoria mistrzów, kategoria aktorów, kategoria gości honorowych i w każdej z tych kategorii są naprawdę świetni wędkarze. Natomiast tutaj są wędkarze właściwie miłośnicy Laury Łącz, goście Laury Łącz. Ona stworzyła te zawody, ona to kultywuje, ona tym się przejmuje. Robi to fantastycznie, z ogromnym urokiem.
angażowaniem, także wielkie szapowa dla niej za to, co potrafi zrobić. Zresztą tak samo jak Robert Czebotar w tych spinningowych. Bo gdyby nie Laura, gdyby nie Robert, to prawdopodobnie tych zawodów by nie było, bo to muszą być pasjonaci, którzy wkładają strasznie dużo w serducha, żeby działo się tak, jak się dzieje. A proszę mi powiedzieć, pan się lepiej czuje w spowiku czy w spinningu? Wie pan, szczerze mówiąc, nie widzę różnicy. Ja jestem wędkarzem, bo lubię być na wozie. Ja uwielbiam po prostu, jak przyjeżdżam czasami na Kośno, bo tam pomieszkuję nad tym jeziorem, a to jest ścisłe rezerwatactwo, więc tam praktycznie zezwoleń na wędkowanie wydaje konserwator przyrody chyba 70 na cały rok, a to jest duże jezioro, bo ono ma razem z Łajsem i z Kosienkiem to ponad 700 hektarów. To wie pan, ja wsiadam rano na łódkę i sobie pływam po zatoczkach, mam dyktafonik, mam kapowniczek, po prostu piszę sobie, obserwuję. Czasami jak wiem, że gdzieś jest zatoczka, gdzie są ryby, próbuję je złowić. Do domu zabieram z reguły 2-3, tak żeby mieć na kolację, a reszcie daję buzi i do wody, także muszę panu powiedzieć, a ponieważ tam na Kośnie jest praktycznie nie ma dostępu z brzegu do tego jeziora, więc tam jest tylko kilka miejsc. To jak brzeg płynie na przykład wieczorem i tylko ja jestem na tym jeziorze, księżyc siedzi w jeziorze, to ja naprawdę wtedy się czuję jak pan nieba i ziemi, prawda? To jest takie uczucie. Ptaki mi nad głową latają. Oglądałem 2 lata temu orła Bilika, jak uczył małego, para orlików, jak uczyła małego, jak się nurkuje do wody, to wszystko to było gdzieś w jakiej odległości 300-400 metrów ode mnie. Wie pan, to jest przeżycie takie, że wszystkie pieniądze. Marlena Szmaja. Nasza zwyciężczyni, też śliczna dziewczyna, też się naje majonezu. Proszę bardzo, książki od pani prezes. Tak. I majonez. I komiksy fantastyczne. Zyskaliśmy takiego świetnego partnera, który takie komiksy tutaj produkuje. Ja dziękuję patronom medialnym bardzo. Dziękuję, że są z nami. Andrzej Grabarczyk, o dziwo, nie wygrał zawodów, to jest jeden z tych, który wygrać powinien, a nie wygrał. Nic nie powinien, to sama radość przegrać, nie powinien. Sama radość nic nie złowić. I najeść się majonezu. Dziękuję serdecznie. Andrzej Jaksa-Pamiec. Jakby ktoś nie widział, to mój syn. Po nim akurat widać, że nie dużo majonezu. Rafał Brzozowski jest jeszcze z nami. Złapał zero, jako ostatni złapał zero. Reszta będą... Tak, ale Rafał już i tak tych statuetek... Wygrałem to, co najbardziej... Wygrał to, co miał wygrać. I teraz tak. Mamy tu miejsce 11. Tomasz Gęsikowski złowił rybę. Wobec tego pan Tomasz musi dostać jeszcze nagrodę. Kochaj życie od fundacji chociażby. Miejsce 10. Katarzyna Bieszkę-Wabich. Brawo, Kasia, jeszcze musimy te białe dodawać, tak? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I ex aequo pani Zofia Grabarczyk, czyli żony się spisały lepiej niż mężowie, krótko mówiąc. Właśnie, miejsce 3.
kto by się spodziewał? Robert Czebotar! Brawo, brawo. Tatiana Sosna-Sarno. Moja przyjaciółka z jednego roku ze szkoły teatralnej. Nagrodę wręczamy. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję. Laura jest naprawdę super, że ona to organizuje od tylu lat. Ja zawsze jej, zawsze powiedziałam, Laura, jak ty coś robisz, ja zawsze przyjeżdżam, jak się opłaciło dzisiaj. I proszę Państwa, teraz miejsce pierwsze. Największa ryba i w ogóle miejsce pierwsze, Giancarlo Russo. Brawo! Udały się zawody? Jak skuteczność wędkarska? No jak zawsze te zawody, nawet jeżeli nie wszyscy złowią ryby, to pod względem organizacyjnym, koleżeńskim i takim luzackim powiem, zawsze są udane. Akurat dzisiaj się złożyło tak, że te rybki nie z wszystkimi chciały współpracować, bo na 26 uczestników tylko 13 złowiło ryby. Niemniej jednak w zawodach, których sędziuję, w tych zawodach od ma 30 lat, dziś padł rekord wielkości ryby. Zwycięzca dzisiejszych zawodów, Giancarlo Russo, znany zresztą z mediów, słynny kucharz włoski, złowił amura, który ważył 10 kg 860 gram. Jest to rekord wszechczasów tych zawodów. Ryba wiedziała, do kogo iść, nie? No tak mówią, że kucharz wie, co rybie smakuje. Nie, jednak, niemniej jednak nie był to przypadek, ale Giancarlo Russo w tych zawodach startuje już od kilku lat i trzeba przyznać, że łowi coraz lepiej. Także dzisiejszy ten jego rekord nie był przypadkiem. Udało się, wygrał całe zawody, złowił największą rybę. Jest to chyba marzeniem każdego wędkarza. No, złowić dużą rybę, a przy tym jeszcze wygrać takie fajne zawody. O samym łowisku. Czy jest to łowisko no kill? Jakie ryby tutaj występują? Tak, jest to łowisko nie tyle komercyjne, ponieważ poza takimi imprezami nie ma tu dostępu do wędkowania. Nie wolno tu wędkować. Niemniej jednak właściciel i organizator tego łowiska stara się, żeby na czas tych zawodów było, jak to się mówi, prosto napełnione rybami, żeby można było połowić. No i faktycznie się łowi. Są karpie, są karasie, są liny, są jazie i te wyniki wagowe są zróżnicowane gatunkami. Są piękne okonie, także myślę, że wędkarze są zadowoleni. A rybki wracają do wody? Tak, poza drapieżnikami, szczupakami, które tutaj według właściciela robią troszkę nieporządku odnośnie kaleczą inne ryby, jest ich trochę przydużo. Pozostałe ryby delikatnie odpięte, zważone, wracają z powrotem do zbiornika, także jest nadzieja, że za rok znowu trafią. No towarzyszyliśmy w czasie ważenia z kamerą, także co niektórzy, ci z którymi ryby chciały współpracować, no to na grubo poszli, nie? Tak, tak. No i tu jest zasada w tego typu zawodach jest taka, że ta strona medialna przy ważeniu, no wszyscy chcą mieć zdjęcie tego uczestnika, aktora z rybą, przez niego złowioną i to widać. A paparazzi znani z Włoska, którzy chodzą za nami, za sędzią wagowym, za mną, sędzią głównym, starają się jak najbardziej udokumentować zdjęcie tego uczestnika, znanego aktora, ze złowioną z niego rybą. Albo to ryby chcą z tymi aktorami albo, zdjęcie. Nie? Albo ryby się szczycą, że na przykład ma zdjęcie ze znanym aktorem. Wiszę na haku u niego. Dokładnie. Ja byłam tak pod wrażeniem, że kobiety też łowił tutaj. Tak, odsetek kobiet, czyli procent, mówiąc tak prościej, łowiących uczestniczek w tych zawodach jest zawsze duży. Zresztą sama Laura do tego namawia. No kiedyś łowiła, no z tej racji, że teraz spełnia bardziej funkcję organizatora i dopilnowuje tej pozostałych tej organizacji, nie łowi, niemniej jednak łowiła wcześniej, no i jak widać łowią. No dziś nieobecna była Izabela Trojanowska, która wracała z festiwalu w Opolu, zawsze też brała udział w zawodach. Także odsetek łowiących kobiet tu jest dużo, dlatego jest i nagroda dla najlepszej kobiety wędkarza, jest i dla w klasyfikacji osobnej wyłoniona najlepsza wędkarka, także doceniamy, że panie znajdują czas, żeby tu przyjechać i połowić.
Dziękujemy, że wy chcecie przyjeżdżać do nas, że jesteście taką świeżą zaszczepką, świeżą krwią na naszej imprezie, w naszym organizmie, w tym naszym wędkarskim, aktorskim organizmie. Bardzo wam serdecznie za to dziękujemy. Zapraszamy ja ze swojej strony na zawody spinningowe za rok. Też odbędą się nad jeziorem Roś i myślę, że w imieniu Laurki możemy zaprosić też tutaj do rancha pod Bocianem, do Przypek pod Warszawą na zawody spławikowe, które też się odbędą. Zawody spławikowe Makusia Łącza, organizowane właśnie tutaj na ranczu pod Bocianem. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Dzięki serdeczne. I pozdrawiamy.